10 polskich himalaistów, którzy zginęli w górach. Zygmunt Andrzej Henrich. Polski taternik i alpinista, jeden z najbardziej doświadczonych himalaistów zawodu inżynier budownictwa. Od roku 1962 wspinał się też w Alpach. Zginął w maju 1989 roku na stokach Mount Everest, po tym jak z bazy podszedł na przełęczy Lola, aby pomóc zdobywcom szczytu, Chrobakowi i Marciniakowi. W drodze powrotnej lawina zaskoczyła wyprawę. Zginęli Zygmunt Andrzej Henrich, Eugeniusz Chrobak, Mirosław Donsal, Wacław Otręba i Mirosław Gardzielewski. Marciniak został uratowany po skomplikowanej akcji ratunkowej. Henrich angażował się w pracę Klubu Wysokogórskiego i Polskiego Klubu Górskiego. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi oraz Himalayan Club. Był współautorem książki Ostatni atak na Kunyang Chi. Jerzy Kukuczka, polski taternik, alpinista i himalaista, jako drugi człowiek na ziemi zdobył koronę Himalajów i Karakorum, wszystkie 14 głównych szczytów o wysokości ponad 8000 metrów. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych himalaistów w historii. Zginął na wysokości 8300 metrów 24 października 1989 roku podczas wejścia na Lhotse nową drogą przez słynną, niezdobytą wówczas południową ścianę. Szczyt atakował wspólnie z Ryszardem Pawłowskim. Kukuczka wspinał się jako pierwszy i tuż przed granicą szczytową odpadł. Lina nie wytrzymała obciążenia, pękła, a wspinacz spadł w 2-kilometrową przepaść. Ciała Kukuczki nigdy nie odnaleziono, ale oficjalna wersja brzmiała, że Kukuczkę pochowano w lodowej szczelinie, nieopodal miejsca upadku. Taki krok był podyktowany wymaganiem odnalezienia ciała do wypłaty odszkodowania dla rodziny zmarłego. Jerzy Kukuczka miał żonę oraz 2 synów. Wanda Rutkiewicz, polska alpinistka i himalaistka zawodu elektronik, jedna z najwybitniejszych światowych himalaistek. Jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza osoba z Polski stanęła na Mount Everestie, najwyższym szczycie Ziemi. Zginęła w maju 1992 roku podczas ataku szczytowego na Kanchenjunga. Wraz z Carlosem Corsalio 12 maja o godzinie 3:30 wyruszyli w górę z obozu czwartego na 7950 metrach. Po 12-godzinnej wspinaczce w głębokim śniegu Carsalio stanął na wierzchołku. Schodząc napotkał Wandę na wysokości ponad 8000 metrów. Mimo braku sprzętu biwakowego zdecydowała się przeczekać noc i kontynuować wejście następnego dnia. Według ówczesnego komunikatu Ministerstwo Turystyki Nepalu uznało prowadzenie akcji ratunkowej za praktycznie niemożliwe, a informacja o zaginięciu Polki dotarła do Polski po prawie 2 tygodniach, 25 maja 1992 roku. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Tadeusz Kudelski, polski himalaista, mieszkał w Gorzowie Wielkopolskim. W maju 1999 roku brał udział w wyprawie na Mount Everest organizowanej przez Ryszarda Pawłowskiego. Jako 12 Polak stanął w dniu 18 maja około godziny 14 na szczycie najwyższej góry Ziemi, skąd m.in. wraz z Jackiem Motełko nadał relację dla Radia Z. Złe warunki zmusiły wyprawę do szybkiego zejścia, w trakcie którego Tadeusz Kudelski zaginął, prawdopodobnie spadając pomiędzy pierwszym a drugim uskokiem. Jego ciała do 2015 roku nie odnaleziono, pośmiertnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Piotr Morawski, polski himalaista, zdobywca 6 ośmiotysięczników, doktor nauk chemicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu. Wraz z Simon Maro jako pierwsi ludzie zdobyli w 2005 roku zimą Shisha Pangmeu, 14 szczyt świata.
zginął podczas polsko-słowackiej wyprawy, której głównym celem było wejście nową drogą na zachodnią ścianę Manaslu w Nepalu. Uczestnicy wyprawy mieli zaplanowane wejście aklimatyzacyjne normalną drogą. Podczas tego wejścia na wysokości około 5,5 tysiąca metrów Morawski spadł w 25-metrową szczelinę i zaklinował się na 20 metrze. Został wydobyty ze szczeliny przez swojego partnera oraz zespół spinaczy stopru, którzy w czasie wypadku przebywali na tym masywie. Reanimacja okazała się nieskuteczna i lekarz stwierdził zgon. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany w Himalajach. Jego ciało zostało opuszczone na linach do szczeliny lodowej na wysokości 5700 metrów nad poziomem morza. Piotr Morawski pozostawił żonę i dwóch synów. Maciej Berbeka. Polski himalaista, zdobywca 5 ośmiotysięczników, artysta, malarz, grafik i scenograf. 5 marca 2013 roku podczas zejścia po zdobyciu Broad Peak Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski nie zdołali powrócić na noc do obozu, co zmusiło ich do biwakowania w ekstremalnych warunkach. Kowalski biwakował na grani na wysokości około 8000 metrów nad poziomem morza, a Berbeka najprawdopodobniej na przełęczy 100 metrów niżej. W przeciwieństwie do Tomasza Kowalskiego, Berbeka był widziany następnego dnia rano na ścianie pod przełęczą, która prowadziła do obozu szturmowego. Pakistańczyk poszukujący zaginionych nie trafił na żaden ślad Macieja Berbeki. 8 marca 2013 roku kierujący wyprawą poinformował, że uznaje ich za zmarłych. W lipcu 2013 roku na grani na wysokości blisko 8000 metrów odnaleziono ciało Tomasza Kowalskiego i pochowano go około 100 metrów niżej. Ciała Macieja Berbeki nie odnaleziono. Wyprawę poszukiwawczą zorganizował brat Macieja Berbeki, Jacek. Tomasz Kowalski, polski alpinista, himalaista, uczestnik pierwszego zimowego wejścia na Broad Peak. Jak wcześniej wspomniałem, zginął razem z Maciejem Berbeką. W raporcie zostały wykazane także niedociągnięcia techniczne i organizacyjne. Słabym punktem na wyprawie były radiotelefony, z których dwa uległy awarii w czasie ataku szczytowego, co uniemożliwiło kontakt uczestników wyprawy z kierownikiem. Za błąd Krzysztofa Wieleckiego uznano brak wymuszenia na uczestnikach wyprawy i tragarzach wniesienia butli z tlenem do najwyżej położonego obozu. Berbeka, pomimo wieku 59 lat, nie przeszedł przed wyprawą sprawnościowych badań lekarskich. Mimo tego wziął udział w wejściu na szczyt. Raport nie wykazuje żadnych nieprawidłowości postawy Kowalskiego i Berbeki. Za główną, nie wykazaną w żadnym źródle przyczynę wypadku na Broad Peak, uznaje się więc niewłaściwe przygotowanie wyprawy pod kątem technicznym i organizacyjnym. Artur Heiser, polski taternik, alpinista i himalaista, twórca i szef programu Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015, współzałożyciel i były prezes nieistniejącej już firmy ADD, będącej właścicielem marki Alpinus, produkującej odzież outdoorową oraz sprzęt turystyczny. Był kierownikiem wyprawy na Gasherbrum, zorganizowanej w ramach programu Polski Himalaizm Zimowy, podczas której 9 marca 2012 roku Adam Bielecki i Janusz Gołąb dokonali pierwszego zimowego wejścia. Podczas kolejnej, trwającej od czerwca 2013 roku, wyprawy na Gasherbrum, wycofując się z obozu 7 lipca 2013 roku, odpadł od jednej ze ścian kuluaru japońskiego i spadł około 500 metrów. Zostało to potwierdzone przez towarzyszącego mu Marcina Kaczkana, który widział spadającego Heisera, a następnie odnalazł i zidentyfikował jego ciało. Himalaista miał dwóch synów. Jego nazwisko zostało upamiętnione na pomniku alpinistów w Katowicach, odsłoniętym w 2015 roku. Aleksander Ostrowski, polski narciarz, skialpinista, ratownik górski. 25 lipca 2015 roku zginął na stoku Gasherbrum, gdy z Piotrem Śnigurskim zaniechali ataku szczytowego z uwagi na stan pogody oraz warunki śniegowe i z wysokości około 7,5 tysiąca metrów usiłowali zjechać na nartach do bazy. Dzień później Zarząd Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego wydał oświadczenie informujące o podjęciu decyzji o zakończeniu poszukiwań Aleksandra Ostrowskiego ze względu na trudne warunki pogodowe i terenowe oraz brak śladów zaginionego.
1 sierpnia 2015 roku w kościele w Wettlinie została odprawiona msza święta w intencji zaginionego Ostrowskiego, połączona ze wspomnieniem jego osoby. 11 listopada 2016 roku została odsłonięta tablica poświęcona pamięci himalaisty. Tomasz Mackiewicz, polski himalaista, laureat Kolosa 2008. Mackiewicz wraz ze swoją francuską towarzyszką Elisabeth Rivol podjęli próbę wejścia zimowego na Nanga Parbat w styczniu 2018 roku i według niektórych źródeł wieczorem 25 stycznia oboje dotarli na szczyt. Podczas schodzenia pogoda uległa załamaniu. Według relacji Rivol, Tomasz Mackiewicz nabawił się choroby wysokościowej, ślepoty śnieżnej oraz licznych odmrożeń. Francuska sprowadziła partnera do wysokości około 7200 metrów i 26 stycznia wyruszyła w dalszą drogę powrotną, zostawiając go w szczelinie. Zgodnie z opinią doktora, francuskiego specjalisty od medycyny wysokogórskiej, w momencie rozstania Polak przejawiał objawy obrzęku płuc w ostatnim stadium i na tej wysokości mógł jeszcze przeżyć nie więcej niż 3 do 5 godzin. 27 stycznia na ratunek wspinaczom wyruszyli członkowie Polskiej Narodowej Wyprawy Zimowej na K2, którzy zostali przetransportowani śmigłowcem spod K2 na Nanga Parbat. Bielecki i Urubko dotarli w rekordowym czasie około 8 godzin po nocnej wspinaczce do Elisabeth Rivol, z którą spotkali się na wysokości około 6000 metrów 28 stycznia, tuż przed drugą w nocy czasu pakistańskiego. Zespół sprowadził himalaistkę na teren dostępny dla śmigłowców, jednak nie zdecydował się na wyruszenie po Mackiewicza ze względu na zbliżające się załamanie pogody i nigłe szanse powodzenia akcji ratunkowej. Mimo to wyprawa ratunkowa odbiła się szerokim echem w polskich i zagranicznych mediach i została doceniona za postawę uczestników. W marcu 2018 roku ojciec Tomasza, Witold, otrzymał z Pakistanu akt zgonu, w którym jako datę śmierci przyjęto 30 stycznia. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!